3D Line True Sandil to kolejna nowość marki Savage Gear, przynęta, która została stworzona pod łowienie troci. Sandil jest odwierną kopią Tubisa, czyli naturalnego pokarmu troci. System, na którym została zamontowana przynęta, to system Line True, co oznacza, że jest zamontowana przelotowo na przyponie. Taki system montażu daje nam dużo pewniejszy hol ryby, ponieważ nie tworzą się bezpośrednio przy kotwiczce żadne dźwignie. System jest bardzo elastyczny. 3D Sandil występuje w 4 rozmiarach i 7 kolorach. Dostarczany jest z kotwicą, jak i z hakiem, który ma bardzo duży łuk kolankowy. Będziemy stosować go w miejscach, gdzie jest dość dużo kamieni, jak i z kulkami, które zabezpieczają na samym końcu nasz węzeł przed przerwaniem. Aby zamontować Sandila na naszym zestawie, potrzebny będzie nam fluorokarbon o grubości od 0,40 do 0,50 mm. Chciałbym Wam teraz pokazać, jak zmontować zestaw. Aby zamontować Sandila na przyponie, potrzebny nam będzie odcinek fluorokarbonu około 0,5 metra do metra. Przeciągamy fluorokarbon przez przednią część tak, aby wyszedł nam z drugiej strony, a następnie przekładamy kuleczkę, która pełni funkcję celownika, jak i zabezpiecza nasz węzeł. I na koniec montujemy haczyk bądź kotwiczkę, które są dostarczane w zestawie. Można to zrobić najprostszym węzłem, zwrócić tylko uwagę na to, aby on był dość mocny. Owijam kilkukrotnie, do 10 razy, najlepiej z 6 i przekładam przez oczko, które tutaj powstało, na koniec mocno zaciskając. Końcówkę odcinamy i tak wygląda nasz kompletny zestaw. Drugi koniec zestawu wiążemy z naszym krętlikiem bądź agrafką. Najlepiej, żeby jednak był krętlik, ponieważ przynęta obracając się może skręcać nam plecionkę, co będzie z czasem przeszkadzać. I mamy gotowy zestaw.